Policja zatrzymała 3 osoby z otoczenia napastnika z Rambo Willet Attack nożownika we Francji. Zatrzymano 3 osoby z otoczenia napastnika. Po śmiertelnym ataku na pracownicę francuskiej policji z komisariatu w Rambo Willet, dokonano zatrzymania 3 osób z otoczenia sprawcy, podała agencja AFP, powołując się na źródła policyjne. Śledcze przeszukali dom 37-letniego nożownika w Rambo Willet pod Paryżem, a także dom osoby, która go przyjęła po jego przyjeździe do Francji w 2009 roku. Śledztwo w sprawie zabójstwa policjantki prowadzi prokuratura antyterrorystyczna. Z jej ustaleń wynika, że ostatnią stroną wyświetlaną w telefonie napastnika był film nawiązujący do dżihadu, podały AFP tygodnik Le Point. Sprawca zamachu pracował jako dostawca. Jego zezwolenie na pobyt czasowy we Francji było ważne do 25 grudnia 2021 roku, poinformowała stacja BFM TV. Nie był on wcześniej znany policji jako osoba zradykalizowana. Mam wrażenie, że jesteśmy na wojnie w momencie ataku nożownik krzyczał Allahu Akbar i zadał ofierze 2 ciosy nożem w szyję. Kobieta zmarła od ran, dusząc się krwią. Nie była uzbrojona. 49-letnia funkcjonariuszka policji Stefanie M. była matką 2 dzieci w wieku 13 i 18 lat. Mam wrażenie, że jesteśmy w stanie wojny, mówi dziennikowi Le Figaro, mieszkanka Rambo Willet. Dziś po południu nie mogłem dojechać do domu, ponieważ wszystko było zamknięte, powiedział gazecie inny mieszkaniec, 86-letni Michel. Policja kazała mi zostawić samochód i iść do domu. To smutne, co się stało, przypomina mi to wojnę algierską, kiedy widzę te patrole. Nie ma nic gorszego niż wojna, a kiedy widzę, że można tak zabić policjantkę, mam wrażenie, że jesteśmy na wojnie, dodał. Nie rozumiem, jak takie rzeczy mogą się dziać tutaj, w tak spokojnym mieście jak Rambo Willet, powiedziała 61-letnia Louise,